także za dwa dni wspominamy 15 września Matkę Bożą Bolesną, dlatego dzisiaj będziemy sprawować mszę świętą modlitwną Maryi o Najświętszej Marii Panny stojącej pod krzyżem Chrystusa. Tak się składa, że także jutro cała Polska będzie się łączyć duchowo, a wielu z nas będzie obecnych we Włocławku, w tym miejscu, gdzie papież Jan Paweł II sprawował Eucharystię i staniemy także pod krzyżem. I dzisiaj, drodzy bracia i siostry, chcemy także, modląc się w czasie tej mszy świętej, za sercem Matki Bożej Fatimskiej prosić, aby wypełniła się ta największa tajemnica, dla jakiej Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, tajemnica zbawienia. Ona dochoduje się przez Eucharystię, przez modlitwę. Dlatego dzisiaj będziemy się modlić tutaj wokół tego ołtarza, sprawować tę ucztę eucharystyczną, aby czerpać z niej moc do wzrastania w świętości na drodze wiary. Chcę przywitać prezbiterów, dlatego że także oprócz tych stałych bywalców, naszych wikariuszy, księdza kapelana, księdza Zdzisława, księdza Karola, jest także nowy wikariusz, nasz ksiądz Paweł Świdliński z tej strony, ten wyróżnia się piękną brodą, wygląda święty Paweł. Dobrze, jak będzie, także dzięki waszym modlitwom wam na drodze tej posługi kapłańskiej i zostanie święty. Uznajmy teraz na początku tej mszy świętej, której polecamy także te intencje, z którymi przychodzimy, które mamy w swoim sercu. W czasie tej mszy uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli dostąpić Bożego miłosierdzia. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w tajemniczy sposób dopełniasz mękę Chrystusa w członkach Jego mistycznego ciała, dręczonych niesłyszonymi cierpieniami. Ty chciałeś, aby Twojemu umierającemu Synowi towarzyszyła bolejąca Matka. Spraw, abyśmy naśladując Najświętszą Pannę, z miłością służyli cierpiącym braciom i siostrom i nieśli im pociechę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Usiądźmy z uwagą. Słuchajmy słowa Bożego. W listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czy Bóg, który usprawiedliwia, któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłożyć od miłości Chrystusowej, utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane? Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowe zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakikolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
Oto Słowo Boże. Także poświęcimy przed procesją różaniec, który przywiozłem z Fatimy, abyśmy
mogli zawsze modląc się tutaj mieć taką duchową łączność z tym pięknym miejscem. Dlaczego się gromadzimy tutaj w te wieczory? Jest bardzo ważne postawić to pytanie. Jest jedna ważna rzecz, przyczyna, ponieważ ty i ja mamy się dowiedzieć od Pana, co mamy czynić. Nie tylko dlatego, żeby być pobożnym, żeby się modlić, ale dlatego, aby wiedzieć, jaka jest nasza rola i misja w Kościele, w świecie. To jest bardzo ważne. I żeby potwierdzić to, dlaczego to jest ważne, że ja sobie tego nie wymyśliłem, to chcę wam powiedzieć, że kiedy Pan Jezus powoływał świętego Piotra, to nie mówił mu, co ma robić, tylko mówił, kim będzie. Będziesz tym, który łowi ludzi. Tym, który już przestaje łowić ryby, przestaje być rybakiem. I będziesz łowił ludzi. I powołanie chrześcijanina jest zanieść drugiemu człowiekowi dobrą nowinę o zbawieniu. I ponieważ dzisiaj rozważamy tajemnicę bardzo piękną, najtrudniejszą dla człowieka, mianowicie tajemnicę cierpienia. Nie wiemy, dlaczego my cierpimy. Znaczy, możemy wiedzieć, ale musimy odkryć tę tajemnicę. Dlaczego człowiek cierpi? Dlaczego Jezus Chrystus cierpiał? I nieraz słuchaliście tego słowa 3 lipca co roku w ramach odpustu. To słowo skierowane przez rekolekcjonistów do chorób. Także dzisiaj chcemy sobie trochę przybliżyć przez to, że Maryja stojąc pod krzyżem, Matka Boża Bolesna, też cierpiała i współcierpiała z Chrystusem. I że jest także dla nas wzorem. Zaraz się dowiemy, dlaczego. Otóż Jezus Chrystus, kiedy był prowadzony od Annasza do Kajfasza i stanął przed Kajfaszem, najwyższym kapłanem, usłyszał wtedy także te komentarze Piłata, arcykapłana Kajfasza, tego ludu zgromadzonego tam. I ten arcykapłan Kajfasz powiedział wtedy: jacy wy jesteście głupi, nic nie rozumiecie. Czy nie wiecie, że lepiej, że jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród? I święty Jan w komentarzu w Ewangelii do tego słowa mówi: powiedział to nie od siebie, ale jako proroctwo, jako najwyższy kapłan, że Jezus umrze za lud. Jezus Chrystus cierpiał, został przybity do krzyża. I Maryja, mu towarzyszy, idzie z nim. Jest dzisiaj w tej modlitwie piękne słowo, które mówi o tym, że Maryja jest tym wzorem całego Kościoła, który wpatrzony jest, czyli Kościół, w nieustraszoną dziewicę. Kobieta jest często znakiem osoby lękliwej. Łatwo się przeraża. Doświadczamy. I Maryja jest tą nieustraszoną dziewicą, dochowującą wiary danej oblubienicowi, swojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. I zobaczcie, drodzy bracia i siostry, że w Kościele ci, którzy są wpatrzeni w Jezusa Chrystusa, ci, którzy wpatrzeni są w Maryję, podobnie, w nieustraszony sposób cierpieli i oddawali swoje życie. Można by wymieniać wielu męczenników, choćby, czy świętą Cecylię, czy Perpetuę, Felicję, a także mężczyzn, i także nam współczesnych ojca Maksymiliana Kolbe, który oddaje swoje życie, umiera w celi w Oświęcimiu za drugiego człowieka, księdza Jerzego Popiełuszkę, współczesnego nam
błogosławionego i można by długo wymieniać tych świętych. Dlaczego oni byli nieustraszonymi, wpatrzeni byli w ten wzór Marii, który jest wzorem nie tylko dla tych, których wymieniłem i dla wielu innych, ale dla Ciebie i dla nas. Że mamy być nieustraszonymi wyznawcami Chrystusa, co jest dzisiaj bardzo trudne. Byłem na pogrzebie swojego kolegi Michała, widziałem znajomych. Prawie wszystkie dzieci od tych znajomych, których odwiedziłem, przestały chodzić do kościoła. Zobaczcie, ile lęku jest w człowieku, że z powodu ataku od razu uciekają. Bo to jest lęk. To nie jest to, że oni się nie zgadzają z tym, co Chrystus powiedział, przecież chyba nie zwątpili w to, że Ewangelia jest prawdziwa. Nie zwątpili chyba, że Maryja jest jego matką, że ona stała pod krzyżem. Przestraszyli się. Nie chcą nieść krzyża, nie chcą cierpieć. Nie chcą, żeby mówił ktoś, on też jest uczniem Jezusa. Tak jak Piotr się zaparł i wskazywała kobieta, mówiła, o, ty też chodził z nim. On mówi, nie znam tego człowieka. I wielu ludzi dzisiaj jest bardzo poważna rzecz, żebyście wiedzieli i umieli sobie odpowiedzieć na to pytanie, na które zadałem na początku. Po co tu przychodzi? Przychodzimy po to, aby tych ludzi, swoich bliskich, którzy także się przestraszyli, żeby im pokazać, że ta niewiasta, dziewczyna z Nazaretu, ona się nie przestraszyła. Wszyscy uciekli, prawie wszyscy uciekli, wszyscy się bali, a ona została. Może ważne i na pewno ważne jest to wydarzenie jutro, ponieważ w tym pod Włocławkiem, ponieważ to też pomaga się zebrać razem, pomaga zobaczyć, że jest nas więcej, że nie zostały tylko te niewiasty pod krzyżem. I dzisiaj, drodzy bracia i siostry, to jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Ale jeszcze, może jeszcze ważniejsza, to jest ta, że za tym, o czym teraz powiedziałem, stoi nasze zbawienie. Bo kiedy się przestraszymy, kiedy się zamkniemy, że stracimy wiarę, dlatego musimy zrozumieć swoją wiarę. Nie wystarczy uczestniczyć w nabożeństwie. Nie wystarczy po prostu. Trzeba zrozumieć swoją wiarę. Dlaczego wierzymy? Dlaczego tu jesteśmy? Abyśmy zobaczyli też, że to, co mówi święty Jan w swojej Ewangelii, możecie sprawdzić w rozdziale 11, wiersz 52. I tam jest mowa o tym Kajfaszu, o tym, że Jezus Chrystus lepiej zginie za cały naród, ale mówimy o tym dlatego, że jest dla Ciebie i dla mnie ważne, abyśmy zrozumieli to, że Jezus Chrystus rzeczywiście zmarł za cały naród, za każdego człowieka. I ta wiara, co ma czynić w naszym życiu? Święty Jan mówi, że umarł Jezus Chrystus, aby nie tylko za naród, czyli nie tylko za swój naród żydowski, aby rozproszone dzieci zgromadzić w jedno. Zobaczcie, jakie bardzo ważne są te słowa. Co się dzisiaj dzieje w Polsce? Mnóstwo podziałów. Mnóstwo podziałów, mnóstwo sądu wobec innych ludzi, mnóstwo oskarżeń, ataków. Także izolowanie niektórych ludzi, odepchnięcie niektórych osób. Jezus Chrystus umarł po to, aby jednoczyć, aby rozproszone dzieci zgromadzić w jedno. Nie dzielić.
dzisiaj kto dzieli, nie jest chrześcijaninem, nie ma wiary, odrzucił Chrystusa, nawet gdy chodził do kościoła. Kto dzieli, jest wysłannikiem szatana. Może sobie ten człowiek nawet nie zdawać z tego sprawy. Bo nawet teologia mówi, że to jest fabrykator fragmentorum, czyli ten, który dzieli. Ja mówię, chrześcijanie nie dzielą. Chrześcijanie szeroko otwierają drzwi dla wszystkich. Wszystkim chcą głosić dobrą nowinę o miłości Boga do każdego człowieka, kimkolwiek, jakikolwiek jest. I dlatego, drodzy bracia i siostry, Polska jest dla wszystkich, którzy chcą tu być. Dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy tutaj mieszkają. Dla wszystkich, którzy się urodzili. Dla wszystkich, którzy chcą tu przyjechać. Pamiętajcie o tych słowach. To jest na fundamencie, ja nie mówię swoich poglądów. Ja przytoczyłem Ewangelię, aby rozproszone dzieci zgromadzić w jedno. I dlatego nasze sumienie ma prowadzić nas taką drogą. Drogą wiary, nawet drogą poświęcenia, nawet drogą cierpienia. Dlatego zobaczcie, ta Maria nieustraszona, cierpiąca, bolesna. Chyba nie ma takiego sanktuarium, gdzie by nie było drogi krzyżowej. To nie jest przypadek, nie dlatego, że chcemy odprawiać to nabożeństwo, ale ona przypomina nam o tej nieustraszonej niewieście, o Marii, która szła razem z Chrystusem. Współcierpiała z nim. I dlatego święty Paweł nam powie, że mamy współcierpić z nim. Nawet dzisiaj w antyfonie, na komunii jest z listu, o ile się nie mylę, do Kolosan, właśnie to słowo świętego Pawła, który mówi, że mamy cierpieć, aby uczestniczyć razem z Chrystusem, z Marią, czyli dopełnić tych utręk, jakie przeżywał Chrystus. Dlaczego? Dlaczego Chrystus tego nas? Dlatego, drodzy bracia i siostry, że to słowo nie jest słowem historycznym, opowieścią jakiejś legendy. Bo jeżeli tak będziemy podchodzić i patrzeć, czy to Chrystus miał cierpieć, czy Maria miał cierpieć, my nie musimy cierpieć, to słowo się nie zrealizuje w nas, w naszym życiu. Mamy cierpieć, bo Chrystus w nas cierpi. Mamy cierpieć, bo Maria razem z nami cierpi. Dlatego się objawia w różnych miejscach, w różnym czasie, abyśmy mieli pewność, że ta nieustraszona niewiasta, która była gotowa towarzyszyć Jezusowi Chrystusowi w Jego męce, także pod krzyżem, także jest dzisiaj z nami. I dlatego możemy dzisiaj tylko mieć odwagę. Nie bójcie się. Nie bójcie się mówić o tym swoim synom, swoim córkom. Nie bójcie się mówić o tym, żeby nie zdradzili Chrystusa. Żeby przez te rzeczy, które dzisiaj słyszą w telewizji, czytają w internecie, żeby diabeł ich nie oszukał, żeby nie dali się wprowadzić w pułapkę szatana. Żeby mogli otworzyć się na nowo na Jezusa Chrystusa i na wstawiennictwo Jego Matki Maryi. Amen. Módlmy się za Kościół na całej ziemi, aby dla świata był znakiem nieustannej opieki Boga nad ludźmi.
Ciebie prosimy. Prośmy za pasterzy Kościoła w Polsce, aby chcieli służyć Bogu i ludziom na wzór Maryi. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie matki, aby Boże błogosławieństwo i ludzkie wsparcie pomagały im w wychowaniu dzieci. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymów nawiedzających sanktuaria maryjne, aby Duch Święty umacniał ich w wytrwałej modlitwie. Ciebie prosimy. Za wstawiennictwem Maryi módlmy się za umierających, aby zachowali ufność Boże miłosierdzie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy tak, jak Maryja, przyjmowali wolę Boga. Ciebie prosimy. Przyjmij, Panie, nasze dziękczynienie. Przyjmij nasze prośby, również te, które mamy w swoim sercu, które głośno nie wypowiedzieliśmy. Wysłuchaj nas za przez wstawiennictwo Maryi, przez Chrystusa, Pana naszego. Dzisiejsza kolekta przeznaczona na remont tego kościoła, który był zapraszany. Ty bowiem dla odnowy rodzaju ludzkiego.
Maryja, która została matką za sprawą Ducha Świętego, z nowego daru Twojej ojcowskiej miłości, stała się uczestniczką męki. Ta, która rodząc syna nie doznała cierpienia, odradzając nas dla Ciebie, zniosła ciężkie boleści. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołają. Podobnie po wieczerzy drugiej i podobnie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem ciało i krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce
odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym ze Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętymi dziećmi z Fatimy i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, podobnie jak otrzymała go Maryja razem z apostołami w Wieczerniku. Dlatego jesteśmy dziećmi Bożymi. Dlatego możemy wołać do Boga: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo to Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
Przyjąwszy zadatek zbawienia, pokornie błagamy Cię, Boże nasz Ojcze, aby Duch Święty Pocieszyciel, napełniający Twój Kościół, hojnie się umilił wszystkim narodom, wysłużył go przez ofiarę krzyżową Chrystus Najwyższy Kapłan i Jego współcierpiąca Matka, przez Chrystusa Pana naszego. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Sam to
sądzisz żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty korcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Po rozpalenie w naszym życiu wiary, nadziei i miłości, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Rozmawiał ze swoim Ojcem, by być pewnym Jego woli. A my, czy przystępując do trudnych i ważnych wydarzeń w naszym życiu, do decyzji, które musimy podjąć, pytamy na modlitwie naszego najlepszego Ojca. Bo skoro Jezus pozostawił nam taki wzór, to i my winniśmy iść Jego śladami. Ten dziesiątek ofiarujemy za wszystkich chorych, cierpiących, zwłaszcza u nas w szpitalu w Lubawie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc. I błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi i Duchowi Święte, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo,
naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niebiosami, błogosławiony owoc żywota Twojego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niebiosami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Siebie swe mowy do tronu Pana, że serce Twe czyste nie pokala. Jezusa. Jezus, nauczając, wzywał do tego, by brać krzyż swój na ramiona i iść za nim. Nie tylko wzywał, ale jako pierwszy pokazał, jak należy to czynić. Dla nas jest to wyzwanie, byśmy i my szli krokami i śladami, którymi przed nami poszedł nasz Zbawiciel. Byśmy brali krzyż swego powołania i szli za nim, bo ta droga zmierza do szczęśliwej wieczności. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za
zawsze i amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, cierpiących, pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebami naszych, ale o wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Maryjo, Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Odśpiewajmy apel jasnogórski. Świadectwa swoją wiarą i świętością. Chciałbym też podziękować
wszystkim prezbiterom, seminarzyście naszemu, wszystkim, którzy uczestniczyli w tej wspólnej Eucharystii, w tej modlitwie różańcowej, procesji, także tym, którzy przygotowali wszystko w Kościele i w szczególny sposób tym, którzy także spozorują kwiaty dla tej figury, by ją przyozdobić. Wszystkim serdecznie Bóg zapłać. Na koniec prosimy błogosławieństwo o Najświętszej Marii Panny Bolesnej. Pan z Wami. Bóg Ojciec postanowił odkupić świat przez ofiarę swojego Syna, któremu towarzyszyła Bolesna Matka. Niech On Wam da udział w tak wielkim misterium zbawienia. Amen. Bóg, który chciał, aby Najświętsza Dziewica, wstępując po stopniach wiary i cierpienia, pod krzyżem osiągnęła szczyt miłości, niech Wam da wzrost wiary i doprowadzi do miłości doskonałej. Amen. Niech Bóg sprawi, abyście na ziemi odtwarzali w sobie wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego, a po skończeniu doczesnego życia stali się uczestnikami Jego chwały. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn